To jest program Co w Sporcie na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie. No i serdecznie witam mojego i Państwa gościa, wyjątkowego gościa, którym jest pani Zofia Nocetti-Klepacka, polska windsurferka, mistrzyni, dwukrotna wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RSX, no i brązowa medalistka letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I od razu gratuluję występu podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dziękuję za godne reprezentowanie Polski w imieniu swoim, ale pewnie też wszystkich polskich kibiców. Bardzo dziękuję. I pytanie od razu tutaj się pojawia. Czy te emocje, olimpijskie emocje, sportowe emocje już opadły? Zostawia to pani za sobą? Czy jeszcze tymi emocjami pani żyje? Znaczy tak osobiście, no to tak, już tak zszedł ten stres z zawodów. No już jestem w kraju od 2 dni. Wróciłam do domu, do swojej rodziny, ale emocje pozostają, bo inni reprezentacji Polski cały czas startują. Dzisiaj mamy srebrny medal kajakarek Anny i Karoliny. Szanse medalowe zaraz ma Tadek Michalik w zapasach, siatkarze wieczorem będą grać niedługo, znaczy tam już jest wieczór, u nas popołudnie. Tak więc cały czas te emocje są, kibicuję wszystkim Polakom. Czyli na bieżąco śledzi pani te występy, o tym srebrnym medalu pani wspomina i tutaj również warto tego srebrnego medalu pogratulować. Pani natomiast zajęła 9. miejsce podczas tych Igrzysk Olimpijskich i niektórzy powiedzą, że to jest porażka. Inni powiedzą, że sukces, a jeszcze inni stwierdzą, że samym sukcesem jest występ sportowca na Igrzyskach Olimpijskich. W jednym z wywiadów powiedziała pani, że dała pani z siebie wszystko, że oddała pani swoje serce, no ale tak patrząc na chłodno, teraz właśnie z perspektywy już po tych igrzyskach, czy analizuje pani swój występ, czy gdzieś myśli o tym, co można było zrobić lepiej, co można było zrobić inaczej, czy jest po prostu myślenie o przyszłości, o mistrzostwach Europy i skupianie się na następnym celu? Czyli zawsze tam się analizuje zawody, po każdym występie siadamy i analizujemy. No rzeczywiście tam pierwszego dnia tak te wpłynięcie zawodniczki z Francji we mnie gdzieś zaburzyło rytm cały. Następnego dnia część od deski mi pękła. Tak więc tam już ta czołówka odskoczyła. No ale tak się czasem zdarza. Akurat tą część miałam nową. Specjalnie nie brałam tego statecznika z Mistrzostw Świata sprzed 2 miesięcy, tylko wolałam wziąć nową część, być pewna na zawodach, no ale widać, że no niestety ten już nie ma klasy olimpijskiej RSX i te ostatnie deski, żagle, maszty były robione z kiepskiej jakości materiałów. Specjalnie jak tylko coś jechało, to odkładaliśmy na półkę, aby wykorzystać na igrzyska. Tam jeszcze były wysokie temperatury i myślimy, że to też miało wpływ, że ten statecznik się rozpadł. Nie tylko od obciążeń na wodzie, ale też i od temperatury. Dopiero to sprawdziliśmy na brzegu. Nawet tak jak wcześniej powiedziałam, już było za późno. Ale walczyłam do końca, nie poddawałam się. I no, ostatecznie 9. miejsce w ścisłej czołówce. Wiadomo, zawsze ambicje są większe. Jechałam też tam jako pretendent do medalu. Ale wszyscy jadą, zawodnicy z całego świata, aby się ścigać o te najwyższe laury. No to jest sport, raz się przegrywa, raz się wygrywa. No teraz przede mną nowe wyzwania, bo latająca deska IQ Foil, klasa olimpijska już została zmieniona rok temu i już miałam przyjemność pływać. Sama byłam testerem nowej klasy olimpijskiej, podejmowaliśmy decyzję z innymi zawodnikami ze świata, że trzeba iść w tym kierunku. Jest to bardziej klasa ekstremalna i szybsza. Tak więc na pewno to reaktywuje windsurfing na całym świecie. Już widać młodzież, dzieciaki zajaraną nową dyscypliną. No technologicznie wszystko poszło do przodu. Czyli przed panią też nowe wyzwanie sportowe w pewien sposób. Tak, jak najbardziej. Już za 1,5 miesiąca Mistrzostwa Europy, tak więc słabo będzie z wakacjami.
Trzeba szybko gdzieś pojechać, odpocząć i zacząć robotę od początku. Chwila oddechu i później znowu ciężka sportowa praca, ale chcę zapytać, bo wspomniała pani przed momentem o tym, że tak się zdarza, czasami o tym nieszczęśliwym wypadku podczas igrzysk, że tak się czasami zdarza, że raz się przegrywa, raz się wygrywa. I z jednej strony to tak fajnie brzmi, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale z drugiej strony na pewno pani, czy też inni sportowcy, którzy występują na Igrzyskach Olimpijskich, przygotowujecie się przez lata do tego, żeby zabłysnąć na tych igrzyskach, żeby to wszystko było idealnie. I teraz pytanie, co się dzieje w głowie sportowca, kiedy gasną reflektory, kiedy nie słychać już dopingu kibiców, kiedy zostajecie sami ze sobą i bardzo często musicie się mierzyć właśnie z takimi sytuacjami, że coś nie wyszło, niekoniecznie z waszej winy. Jak to obciąża psychikę? Jak sobie z tym radzić? Jak sobie pani z tym radzi? Sport poszedł bardzo do przodu. To nie jest tylko mój sukces czy porażka, tylko całego teamu. Na to sztab ludzi pracuje. I to nie jest tak, że zostajesz sam z tym. Masz wokół siebie wspaniałych ludzi, przyjaciół, sparring partnerów, którzy wspierają. To nie jest tak, że gdzieś sam zostajesz. Poza tym w dzisiejszych czasach sportowcy się realizują w innych pasjach. To nie jest tylko, że tylko sport, tylko każdy z nas ma jakieś inne hobby i też oprócz tego sportu różne inne rzeczy robimy. Tak więc to nie jest tak, że ojejku, nie poszło mi, nie zdobyłem medalu i można przysłowiowo powiesić się, czy nie wiem, skoczyć z mostu. Nie, to tak nie jest. To kiedyś może tak było, że rzeczywiście w czasach komunistycznych taki sportowiec, który był w kadrze olimpijskiej, zdobywał medale i nagle kończyła się ta kariera i musiał iść sportowiec do fabryki gdzieś pracować. To był taki szok dla niego. Dlatego też dużo sportowców przecież stoczyło się. Gdzieś tam poszli w alkohol. Też i samobójstwa przecież się zdarzały wśród bokserów. Ale też tutaj też wspiera też Ministerstwo Sportu, ma różne projekty dla sportowców, aby się rozwijali w tym, czym są najlepsi, aby byli w przyszłości trenerami, są jakieś różne szkolenia. Natomiast tacy sportowcy nie są zostawieni. Mamy inne czasy po prostu. Czasy się zmieniają, wszystko się rozwija, wszystko idzie do przodu. Chcę zapytać jeszcze o emocje, być może niekoniecznie ze sportem związane, o trudną chwilę, o trudne emocje również dla pani. Dzisiaj na antenie TVP Info wspominała pani o tym trudnym dla siebie momencie tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, o ogromnej stracie, jaką było odejście pani taty. O ile się nie mylę, to pani tata zapisał panią i brata do klubu. Od tego zaczęła się pani przygoda z wodą, ze sportem. Jak pani to wszystko przeżywa w tym momencie? Jaki to wpływ miało na panią podczas tych Igrzysk Olimpijskich w Tokio? No na pewno ciężko. Tata zdiagnozowany został rak 10 miesięcy temu i gdzieś te ostatnie 2 miesiące bardzo poszedł do przodu. Był bardzo agresywny ten rak. Nastąpił taki moment, że trzeba było się tatą opiekować. Tata mieszkał ze mną, tak więc byliśmy bardzo zżyci i no i tak chcieliśmy i też on mówił, że fajnie było, żeby fajnie było, gdyby mnie zobaczył jeszcze na Igrzyskach w Tokio. No nie było to dane, ale za to mogłam być przy tacie do końca, do ostatnich dni i przy takich momentach właśnie uważam, przy narodzinach czy przy śmierci, kiedy potrafisz się poświęcić tej drugiej osoby, trzymać ją za rękę, być przy niej, wychodzi ta największa miłość, najszczersza do drugiego człowieka. I no i takie piękne są chwile. Taka kolej rzeczy, że umieramy. A akurat to się stało wszystko w takim momencie przed igrzyskami. No, ja też tam musiałam zrezygnować, znaczy nie musiałam, ale zrezygnowałam z wyjazdów zagranicznych, bo mieliśmy bardzo napięty grafik. Trenowałam tutaj w Polsce nad Zalewem Zegrzyńskim, aby być przy tacie. Potem jak tata zmarł, no to mieliśmy zgrupowanie już w Gdańsku. No na pewno byli ludzie, trenerzy, moje koleżanki z kadry, rodzina, która mnie wspierała.
Czyli wsparcie było. Mamy też takie czasy, że ciągle w zasadzie jesteśmy w biegu. Pani to są na pewno wymagające treningi, zawody, obowiązki rodzinne, inne obowiązki. Ale chcę zapytać, czy ma pani takie swoje miejsce, swoją przystań, przy której pani odpoczywa, przy której pani się relaksuje, nabiera dystansu, przystań, czy też miejsce w formie albo metafory przenośnej? Jak to wygląda? Znaczy to jest, jak jest, się otaczam wspaniałymi ludźmi, no to obojętnie w jakim miejscu jestem, ważne, że są przy mnie najbliżsi, z którymi mogę porozmawiać, czy się zwierzyć, czy no wiadomo, no najlepiej mieć bliski, bo to obojętnie, gdzie jesteś na świecie, jak masz z kim pogadać, to jest... najważniejsze, że czujesz, że masz te wsparcie. Czyli najlepiej mieć przy sobie bliskich. To by było świetne podsumowanie dla naszej rozmowy, ale chcę jeszcze zapytać być może o mniej przyjemne sprawy, trochę związane z polityką, choć program sportowy i przede wszystkim o sporcie, o emocjach, o bliskich, o rodzinie rozmawiamy. No ale poza tymi sportowymi emocjami, szczególnie podczas takich zawodów jak Igrzyska Olimpijskie, no pojawia się ta polityka. Ona gdzieś tam zaczyna się wyłaniać. Wokół pani osoby również pojawiły się takie niepochlebne komentarze, wyrażające wręcz radość z pani pewnego niepowodzenia, jeżeli możemy to tak ująć w cudzysłowie, upatrując w tym zemsty za poglądy, jakie pani głosi. I czy tego typu wydarzenia jakoś na panią wpływają, czy przejmuje się pani tymi komentarzami, czy wręcz przeciwnie, w jakiś sposób to panią wzmacnia? Jak to w życiu, albo cię kochają, albo nienawidzą, tak? Nie można mieć wszystkiego i wszystkich do siebie przekonać. No nie wiem, no ja to tam nie chcę się wypowiadać, bo ja mam swoich kibiców, ludzi, którzy od lat mi kibicują, są ze mną, czy są porażki, czy zwycięstwa. Ja reprezentuję Polskę, staram się jak najlepiej sławić imię polskie na świecie. Zresztą nie ma lepszej promocji Polski jak poprzez sport. I Igrzyska Olimpijskie to taka impreza, która jest rozgrywana co 4 lata, jadą najlepsi sportowcy z całego świata. I tutaj nie ma, czy w co wierzysz, nie wierzysz, jakie masz poglądy. Jedziemy zdobywać medale dla Polski i to jest w danym momencie najważniejsze. Zapytam też o inną kontrowersję. Jeżeli nie będzie chciała pani odpowiedzieć na pytanie, to jak najbardziej zrozumiem, ale jakby pani zareagowała, gdyby przyszło pani rywalizować na przykład z zawodniczką transseksualną, bo Lauren Hubbard z Nowej Zelandii wystąpiła w podnoszeniu ciężarów jako pierwsza transseksualna osoba biorąca udział w Igrzyskach Olimpijskich. Jakby pani zareagowała w takiej sytuacji? Znaczy bym w ogóle nie zareagowała, bym się skupiała na swoim starcie. Na rywalizacji, na sporcie. Ja by wypaść jak najlepiej. Zawsze zawodnik, który jedzie na zawody, musi po prostu zajmować się innymi zawodnikami. Rozumiem. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję, jeszcze raz dziękuję również za występ podczas tych Igrzysk Olimpijskich. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymamy kciuki za dalsze występy. Moim państwa gościem była pani Zofia Nocetti-Klepacka, polska windsurferka, mistrzyni, dwukrotna wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RSX, brązowa medalistka letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie, podczas Igrzysk w Tokio 9. miejsce w rywalizacji, ale tak jak już wspominałem podczas programu, można by powiedzieć, że sam występ na Igrzyskach Olimpijskich to jest bardzo wielkie osiągnięcie, a my oczywiście, drodzy państwo, trzymamy na pewno kciuki za dalsze występy naszych reprezentantów i kibicujemy, bo cały czas Igrzyska Olimpijskie w Tokio trwają. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia i dobrego dnia.